do żywej istoty. W końcu też kiedyś powstaje, czyli się rodzi, rozrasta się, a czasami ginie. Tak jak zginęła Warszawa po powstaniu warszawskim, zmieniając się w morze ruin. Nagło miało troszeczkę więcej szczęścia, ale też ucierpiał. Minęło wiele lat, więc dzisiaj już nie zawsze przechodząc ulicami Nakła zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne zniszczenia przyniosła nam wojna. Z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia historyka sztuki, jednak te ramy są widoczne i dość bolesne, bo między zabytkową architekturą mamy często popereloskie bloki. One oczywiście ratowały sytuację, dawały ludziom potrzebne mieszkania po wojnie, ale pasują do naszych przepięknych, secesyjnych czy eklektycznych kamienic troszeczkę jak wół do karety. Chciałam w swoim artykule pokazać, jak cenne rzeczy straciliśmy. A więc przypomnieć te obiekty, na które już nie możemy popatrzeć, przechodząc ulicami naszego miasta. Na pierwszym slajdzie mamy fotografię naszego rynku. Fotografia jest wczesna, bo jest wykonana przed rokiem 1919, co możemy stwierdzić po tym, że na środku rynku jest jeszcze obecny tak zwany pomnik Germanii, który zostanie później zniszczony przez powstańców wielkopolskich. Natomiast nas dzisiaj interesuje przede wszystkim ten budynek i ten budynek. Zacznijmy od ratusza, no bo wypada władzom naszego miasta oddać honor. Ratusz był wybudowany w 1847 roku. W stylu typowym dla architektury utylitarnej możemy spokojnie, gdybyśmy chcieli zobaczyć podobny budynek, możemy się udać do Szczecinka, gdzie też na podobnej zasadzie został zbudowany, a więc obiekt z wysoką wieżą zegarową i ciekawostką zejściem do piwnic w schodach zewnętrznych. Stare tradycje mówiły, że być może znajdowała się tam piwiarnia, jakiś rodzaj miejsca spotkań, co zresztą nawiązywałoby do tradycji średniowiecznych, a sam obiekt jest w stylu neogotyckim, więc to wszystko by się zgadzało. Niestety nie mamy twardych materiałów źródłowych, które mogłyby to potwierdzić. Kamień węgielny pod ten ratusz murowywał sam król pruski podczas swojej wizyty. Ratusz składał się na dobrą sprawę z dwóch obiektów. Z głównego ratusza i tak zwanego małego ratusza mieściły się w nich urzędy i mieszkania urzędników. We wrześniu, dokładnie 2 września 1939 roku, kiedy polskie oddziały nawiązały walkę z Niemcami wkraczającymi do Nakła, niestety dość nieszczęśliwie spadły pociski artyleryjskie wystrzeliwane przez naszych żołnierzy od strony Paterka, spadły na ratusz i ratusz spłonął. Wypalił się tak dokładnie, że nie zdecydowano się na jego odbudowę, tylko na rozbiórkę. Tutaj mamy zdjęcie z okresu zimowego, gdzieś w czasach okupacji, gdzie jakieś smętne szczątki ruin naszego ratusza tutaj możemy oglądać. Kolejną bardzo dużą stratą jest tak zwana kamienica pana Wiki. Dzisiaj w tym miejscu jest budyneczek, który roboczo nazywa się Betlejemką, czyli ten mały sklepik z warzywami, owocami i tak dalej. Natomiast dawniej stała w tym miejscu największa niemiecka kamienica, tak zwany dom kruszowy. Ta szczególna nazwa wzięła się stąd, że na parterze znajdowała się seria sklepów, w których można było nabyć słodycze za grosz. Tutkę z cukierkami za grosz i tak młodzi na Kielanie okrzcili tą kamienicę domem groszowym. Kamienica była bardzo atrakcyjna, proszę zwrócić uwagę na to, że nie tylko miała wiele miejsc do mieszkania, ale też zadbano o stronę architektoniczną. Nadwieszone wykusze, ozdobę nad oknami, na czółki, wszystko było pięknie opracowane. Na początku XX wieku, kiedy budowano większość dużych kamienic nakielskich, a ta powstała akurat w 1901, bardzo dbano nie tylko o stronę utylitarną, ale również o estetyczną. Budynki nie tylko miały służyć swoim mieszkańcom, ale powinny być też piękne. No i wiele przykładów takich budynków jeszcze nam zostało, natomiast niestety nie ten. Tutaj mamy szczególne zdjęcie, bo mamy zdjęcie ze ćwiczeń strażackich. Jak się dobrze przyjrzeć, jest tu jeden pan, który postanowił sobie powisieć na drabinie, natomiast mieszkańcy kamienicy wyglądają przez okno. Ciekawą zasadą w każdej kamienicy nakielskiej czynszowej tego typu było to, że na parterze zawsze były sklepy lub restauracje, na piętrze były najbardziej prestiżowe adresy,
dla właściciela kamienicy i dla ludzi z troszeczkę grubszym portfelem. No i wyżej w górę te mieszkania były bardziej dostępne finansowo. Niestety kamienica ta uległa zniszczeniu w 1945, kiedy walki o Nakło było szczególnie zacięte w styczniu. Spalona nie została odbudowana, co więcej materiały z niej rozebrano, bo cegły były potrzebne. Właściciel z trudem uzyskał odszkodowanie za cegły, chociażby, które stamtąd zabrano. Był projekt zabudowania tej parceli, proszę bardzo, tak wyglądał, pochodzi z końcówki lat 60., początku lat 70. Miał powstać tam taki szklany budynek. Nie wiemy, dlaczego tego projektu nie zrealizowano, ale być może dobrze, bo jest szansa, że w tym miejscu powstanie coś, co bardziej będzie pasowało do dawnej zabudowy Nakła, a niekoniecznie no, taki kolejny cud architektury doby PRL-u. Kolejnym zniszczonym obiektem była kamienica pod adresem Dąbrowskiego 2. W tym miejscu mieści się dzisiaj jeden z banków. Ta kamienica stoi tu dzisiaj, jest przepiękna, secesyjna, z 1908 roku. Natomiast w 1911 pan Mroczek wybudował sobie przepiękną, wielką kamienicę z takim ogromnym, nadwieszonym ryzalitem, ale też bogatą dekoracją elewacji. Na parterze mieściły się sklepy kolonialne i sklepy bławatne, czyli z tkaninami i z ubraniami. Niestety ta wielka kamienica też została zniszczona, nie ma po niej najmniejszego śladu, poza legendą o piwnicach, które jeszcze gdzieś się tam podobno znajdują. Taki sam los spotkał przepiękne dwie kamienice na skrzyżowaniu ulic Hallera, Gimnazjalnej i ulicy Dąbrowskiego, a więc mówimy o tej części, gdzie dzisiaj znajduje się jeden z marketów na Kielskich i takie niziutkie kioski, budki, sklepiki. Były tu dwie duże kamienice, m.in. Herberta Felszkę z restauracją, bardzo znaną. Niestety nie ma już po nich śladu, a szkoda, były pięknie opracowane. Ta kamienica miała boniowany parter. Boniowanie to takie ozdoby w tynku, pasy tynku. Natomiast druga miała przepięknie opracowane naczółki, czyli dekoracje nad oknami. Nie jest to jedyny obiekt, który w tej części miasta uległ zniszczeniu. Ulica Dąbrowskiego była jedną z najbardziej zniszczonych ulic. Wiele numerów uległo tam zniszczeniu. Dąbrowskiego 10, 12, 14, 16, 20 i tak dalej. Jedną z większych strat dla nas było zniszczenie Hotelu Cesarskiego, który znajdował się mniej więcej po przeciwnej stronie w stosunku do tych kamienic. Z tego względu, że Hotel Cesarski był związany bardzo silnie z naszą polską patriotyczną historią miasta, bo to tam stacjonowali powstańcy wielkopolscy, a w dobie zaboru pruskiego to było serce życia Polaków. Tam było centrum polskości. No, niestety nie przetrwało II wojny światowej. Tak jak, podobnie jak ta kamienica. Kamienica Gustawa Hellera przy Dąbrowskiego 22 słynęła z tego, że w parterze miała jedną z najlepszych nakielskich restauracji, właśnie tego właściciela. Sam budynek powstał w stylu tak zwanego niderlandyzmu, manieryzmu niderlandzkiego dokładnie. Charakteryzował się tym, że partie czerwonego tynku kontrastowały z białym tynkiem, był taki charakterystyczny szczyt. Podobne budynki można zobaczyć w Gdańsku, ale też w Bydgoszczy. Jeden podobny obiekt zachował się też na samej ulicy Dąbrowskiego, tylko nieco dalej. Natomiast po tej kamienicy nie pozostał żaden ślad. Podobnie z drugą restauracją. Zupełnie jakby się historia na nasze restauracje wzięła. A muszę Państwu powiedzieć, że był okres w naszej historii, kiedy tak było 40 hoteli i restauracji. No, dzisiaj możemy sobie porównać. A Nakło nie było licznym, mieszkańcom, bo miało 10 tysięcy, czyli połowę tego, co dzisiaj. A mimo to ruch towarowy i pasażerski był tak wielki, że tego typu lokali mogło być mnóstwo. Tu mamy ciekawą restaurację pod herbem miejskim, czyli tu Stadtwappen. Unikatowa fotografia, bo jako jeden z niewielu pokazuje wnętrza. Zatem w restauracji mamy bar i mamy też salę bilardową, bo musicie Państwo wiedzieć, że nakielskie restauracje miały ambicje zapewnić swoim gościom również rozrywki. I
tak restauracja przy dworcu miała kręgielnię własną, hotel Dinot miał dorożkę, która odstawiała klientów, którzy nieco przesadzili strunkami do domu za gratis, ale oprócz tego salę kinową i pokazy walk bokserskich, a restauracja pod herbem miejskim miała piękną salę bilardową. W tym miejscu dzisiaj znajduje się jedna z aptek. Gdybyście Państwo kojarzyli, to jest ulica Bydgoska przy Słodkiej Dziurce. W pobliżu, w tą stronę, gdybyśmy popatrzyli, tu jest duża kamienica ze Słodką Dziurką. Natomiast tego obiektu już nie ma. I zaraz pokażę Państwu projekt. Tutaj, proszę, projekt budynku, który właśnie tak po II wojnie światowej wciśnięto między dwa zabytkowe obiekty. Oczywiście nie tylko domy mieszkalne ucierpiały w czasie II wojny światowej. W dużym stopniu ucierpiały też świątynie. Kościół świętego Stanisława dzisiejszy, dawniej świątynia ewangelicka, stracił całą iglicę i w bardzo dużym stopniu struktura samego budynku była naruszona. To dzisiaj, przypatrując się murom, możemy odnaleźć ślady łatania innymi kolorami cegieł. To są ślady po tym ogromnym ostrzale, jaki miał miejsce w styczniu 1945. Również kościół świętego Wawrzyńca ucierpiał. Jeśli ogląda się zdjęcia krótko po wojnie wykonane, to widać wyraźnie, jak bardzo został ostrzelany. Była za to jedna świątynia, która całkowicie została zmieciona z powierzchni ziemi i wyjątkowo nie na skutek działań wojennych. Mówimy o naszej synagodze. Synagoga znajdowała się na placu zamkowym. Powstała mniej więcej około 1858 roku, stworzona przez architekta Kłasowskiego z Wągrowca. Oczywiście była to już któraś z kolei synagog na tym samym miejscu. Wiemy z zachowanych przekazów, że była bardzo pięknie i bardzo bogato wyposażona, więc wnętrza były przepiękne. I przypuszczalnie, aby zamaskować to, że wszystko z wnętrz zostało rozkradzione, w 1942 Niemcy spalili synagogę. Nic nie pozostało, ponieważ budynek był w konstrukcji szachlecowej, destrukcja poszła bardzo szybko. Starsi na terenie opowiadali, że pożar był tak wielki, że w kamienicach naprzeciwko topiły się szyby w oknach. A zatem to naprawdę była wielka katastrofa. Zresztą ta część miasta, czyli ulica Hallera, też ucierpiała. A szkoda, bo to jest właśnie najstarsza część miasta. Pierwsza ulica w Nakle, która w ogóle miała swoją nazwę, chociaż w oryginale nazywała się najpierw ulicą Żydowską, bo tam mieściło się getto, czyli miejsce, gdzie nasi Żydzi byli osiedlani. Później przemianowano ją na ulicę Poznańską, a następnie dopiero na ulicę Hallera. A więc ta część miasta też ucierpiała. Niestety, bo ponieśliśmy jeszcze jedną stratę związaną z kulturą żydowską, czyli z naszymi mieszkańcami żydowskimi, którzy nam towarzyszyli przez kilkaset lat, bo pojawili się w Nakle w 1506, a ostatni zostali wymordowani w 1939 w listopadzie. A mówię o cmentarzu, który zniknął. Znajdował się przy ulicy Młyńskiej 5. I tu znowu działania Niemców miały prowadzić do tego, żeby zniknął każdy ślad po tej kulturze, żeby nie było w ogóle pamięci o tym, że kiedyś Żydzi istnieli, w związku z tym cmentarz również został zniszczony. Miejsce, na którym się znajdował dzisiaj, jest zagospodarowane w inny sposób, także nie odczytacie już Państwo z samego terenu tego, że to był cmentarz. Natomiast też ponieśliśmy wielką stratę, bo nie zachowały się poza jednym fragmentem macewy w naszych zbiorach na wystawie stałej. Właściwie wiele nie pozostało, poza może smutnym znakiem, jakim są kostki brukowe wykonane z macew, które spoczywają na naszym ogródku. Taki ostatni ślad pamięci. To jest oczywiście tylko szkic. Dalsze badania będą, mam nadzieję, prowadzone, bo historia Nakła jest fascynująca, a jeszcze pozostawia wiele białych plam. Również ta historia związana z architekturą, chociażby ze zniszczeniami, ale nie tylko. Mam nadzieję, że zachęcę tym Państwa do własnych refleksji, do poczytania czy przyjścia do nas, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. A tymczasem serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję.